Wszyscy słyszeliśmy, że w ubiegłym roku we wrześniu miała miejsce wyjątkowa beatyfikacja w Polsce. Mam na myśli beatyfikację rodziny Ulmów. Rodzina Ulmów, Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich 7 dzieci. Od najbliższych dni będzie w naszej archidiecezji peregrynować rodzina w swoich relikwiach. Dlatego bardzo chciałbym zaprosić do udziału w wydarzeniach związanych z peregrynacją błogosławionej rodziny Ulmów wszystkich, kto tylko może. Rozpoczynamy 4 lutego w niedzielę o godzinie 11:30 mszą świętą w naszej katedrze oliwskiej. Oprócz tego jest przygotowane wiele celebracji, mszy świętych, spotkań modlitewnych. Będą też czuwania dla całych rodzin, małżeństw oraz osób związanych w związkach niesakramentalnych, ale też dla seniorów, małżonków po stracie dziecka. Będą też prelekcje, projekty filmów i cały szereg innych rzeczy. Peregrynacji będzie towarzyszyć wystawa poświęcona Ulmom, rodzinie Ulmów, która została przygotowana przez IPN. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do wzięcia udziału, do skorzystania z tej szerokiej oferty, bo myślę, że warto. Ulmowie to wyjątkowy przykład dla nas wszystkich na dzisiejsze czasy. Z jednej strony wiary, umiłowania drugiego człowieka, poświęcenia się drugiemu człowiekowi. I dlatego myślę, że takich przykładów, takich wzorców dzisiaj szczególnie potrzebujemy. Dlatego bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Szczegółowy program wraz z wykazem parafii, gdzie będą przebywać relikwie rodziny Ulmów oraz programy dodatkowe, można znaleźć na naszej stronie archidiecezji. Zapraszam, żeby do niej zajrzeć i może wybrać coś, co nam pomoże i co pozwoli nam przeżyć to ważne dla nas wydarzenie. Szczególnie chcę zaprosić wszystkich członków ruchów rodzin nazaretańskich, domowego kościoła, drogi neokatechumenalnej, czasu dla rodzin i innych wspólnot, których może tu nie wymieniłem, na mszę świętą w intencji, która będzie sprawowana w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Gdańsku na Zaspie. Ostatniego dnia peregrynacji, to znaczy 10 lutego, w sobotę o godzinie 12:30. W tym też dniu będziemy przeżywać finał tygodnia małżeństw. Specjaliści ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przygotowali cykl wykładów i warsztatów w tematyce małżeńskiej. Szczegóły można znaleźć na stronie Archidiecezji Gdańskiej. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i liczę, że spotkamy się właśnie na tych ważnych wydarzeniach.